Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na moją wersję makaronu zapiekanego z serem, mac and cheese. Oczywiście wszystkie składniki, jak zwykle, mam już przygotowane. Zapraszam Was do opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane dokładne proporcje. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Na początek ugotujemy makaron. Dodam szczyptę soli do gotującej się wody. Do tego przepisu najlepszym makaronem będą tak zwane kolanka. Ja mam tutaj 300 g suchego makaronu. I makaron będę gotować, aż będzie miał taką konsystencję al dente. Bardzo zależy mi, żeby makaron nie był rozgotowany. Po 8 minutach można już odcedzić makaron. Makaron jest już odcedzony. Dodam jedną łyżkę oliwy z oliwek, 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, takie duże ząbki, jak widzicie, i dużą szczyptę ziół prowansalskich suszonych, jeszcze troszeczkę, tak mniej więcej połowę łyżeczki od herbaty, i teraz to należy razem przemieszać. Uwielbiam zapach czosnku, jak się tak roznosi na ciepłym makaronie. Naprawdę cudownie pachnie. I teraz makaron sobie będzie chłonął te aromaty, a w międzyczasie zrobimy sos. Oczywiście polecam, żebyście sobie już zaczęli nagrzewać piekarnik do 200 stopni, bo właśnie w takiej temperaturze będziemy zapiekać makaron. Tutaj w garnuszku rozgrzewa się oliwa z oliwek, 2 łyżki, i dodaję do niej taką dużą łyżkę masła, można powiedzieć, ja mam tutaj w takiej kosteczce, ale to odpowiada takiej dużej łyżce masła. Poczekam, aż się tłuszcz roztopi, i dodaję pokrojoną drobniutko białą cebulkę, to jest połówka takiej dużej cebulki. I teraz będę obsmażać do momentu, aż zacznie cebulka być taka szkląca. Trzeba będzie pamiętać, żeby jej nie przypalić. I teraz pora dodać mąkę pszenną. Ja mam tutaj jedną taką czubatą łyżkę. Szybciutko połączę z cebulką. I tutaj w miarce mam 400 ml mleka. I teraz będę dodawać stopniowo. Troszkę mi się rozlało, ale nie szkodzi. Trzeba dokładnie wymieszać. Najlepiej sobie wziąć taką trzepaczkę, żeby się grudki nie tworzyły. I dodaję pozostałą część mleka. I teraz już ciągle mieszając, trzeba będzie doprowadzić do zgęstnienia. Tak po upływie mniej więcej minuty dodaję czarny pieprz i gałkę muszkatołową. Czarnego pieprzu tak mniej więcej 1/4 łyżeczki od herbaty i podobną ilość gałki muszkatołowej. No i oczywiście dalej mieszam, żeby się tutaj wszystko zagęściło. Po 3 minutach mieszania składniki przypominają konsystencją budyń, więc można już wyłączyć podgrzewanie i pora dodać ser. Ja mam tutaj 150 g tartego sera cheddar i 100 g wiórków mozzarelli. Nie dodaję soli, dlatego że cheddar jest już dosyć słony i teraz muszę wszystko energicznie wymieszać, żeby ser się dokładnie rozpuścił. I teraz pora umieścić wcześniej przygotowany makaron w formie do zapiekania wysmarowanej
masłem. I całość zalewamy masą serową. I jeszcze na wierzch będę dodawać tartą bułkę. Ja mam akurat panko, bo jak wiecie, często używam panko, czyli japońskiej bułki tartej, ale oczywiście to nie jest wymóg konieczny. Dodatek właśnie tej bułki tartej spowoduje, że na wierzchu zrobi się taka pyszna, chrupiąca skorupka. I teraz na 12 minut całość wyląduje w piekarniku w 200 stopniach. No i doczekałam się. Makaron jest już gotowy, nie pozostaje nic innego jak jeść. Ja sobie oczywiście nie odmówię doprawienia takim sosikiem. Bardzo ostry, ale jeśli lubicie ostre potrawy, to polecam sobie zakupić. Życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj będziecie jeść. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie jeść ten zapiekany makaron z serem w mojej wersji. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!